prawa, lewa i już też przejeżdżasz, wszystko przejeżdżasz. To jest doskonały pojazd. To jest pojazd, który wszystko tu przejedzie. Tylko my mu nie możemy przeszkadzać w tej układance. A zazwyczaj my przeszkadzamy. Przez swoje lęki, przez w ogóle kompletny brak wiedzy, nie wiem, chyba nic. Mam kłada 4x4, powinien przejechać, nie? Fundament i podstawa to jest to, że wbijasz się do środka, jedziesz sobie środkiem, równasz i tyle. Ale pod tym kątem czy bardziej wzdłuż? No, nieważne, to kąt już jest zależny od tego, jak trasa prowadzi, nie? Może być kąt prosty i musisz sobie dać rady, może być taki najazd, musisz sobie dać rady. Natomiast później będziemy przejeżdżać to na wylot, nie? Czyli będziemy robić wjeżdżać tu i wyjeżdżać tu. To jest normalne, to też jest element, tak? Ale zaczynamy od podstaw. Jak sobie to tutaj pochytamy, to wiem, że nam to pójdzie. Jadę w ten sposób i skręcę, to mi zrobię. Dźwignia, dźwignia. I teraz popatrzcie, tutaj masz, tu masz 50 cm, nie? To jest nic, ale jesteś w stanie i tak się tu wbać, bo tutaj mi się wyjechało z 5 kładów, nie? Tu, w tym miejscu. Tu jechaliśmy do góry, tu i dokładnie było tak, że ich ściągnęło. I tu kłady leżały w wodzie głową w dół. I jak sobie tak wjeżdżasz i atakujesz takie coś, musisz nie dopuścić, żeby wjechać w bandę przeciwną. Oczywiście mamy na celu jechać tam, a jakbyśmy mieli na celu jechać tutaj, no to atakujesz, tylko że to już w tym momencie prawa, lewa i już też przejeżdżasz, wszystko przejeżdżasz. Kład to jest doskonały pojazd. To jest pojazd, który wszystko tu przejedzie. Tylko my mu nie możemy przeszkadzać w tej układance. A zazwyczaj my przeszkadzamy przez swoje lęki, przez swoje jakieś obawy, przez doświadczenia, przez w ogóle kompletny brak wiedzy, nie wiem, chyba nic. Mam kłada 4x4, powinien przejechać, nie? Ja wam po to to mówię, bo tych elementów na trasie będziecie mieli miliony, miliony i zawsze będziecie umieli sobie wjechać. Jedziesz sobie z ziomkami, nagle zjeżdżacie do rowu, widzisz, że rów ma pół metra, metr, dwa, wbijasz się, pyk, na bok, zjeżdżasz, lecisz dalej, nie? Ale jak zrobisz cokolwiek w tą bandę, no to jest dwon. Jakbyś tutaj nie miał 50 cm, tylko 150, to się już w ogóle perspektywa zmienia. Mamy takie miejsca tutaj też, nie? Ale robienie to na 20 cm, 50 i 2 metrach robimy tak samo.